gotowe od Gregora. O, sąsiad też gołębniki. Trinki się suszą. Foliery. Hej! Idź marwu wistu! Dopisz kontrolę! Myślę, że dobre te pojniki na dworze, co i słońce. No i słońce, jak to wypada. To ma te swoje... Zdjęcia swoich najlepszych gołębi, a? Ja. W środku ten ciemny to jest ten 13. 13. Ja? 13, pod nim jest ten 30. Całkiem na dole to jest ta 740. Jak to macie? To jest ten przedział do samic? To jest przedział do samic, no. Tu macie to, to tu zamykać, jak się które jak paruje? Jak jakieś parują, to tu jest 10 takich Einzel boxów. A tam są pachy do samca. Teraz została zielenina. Co to, co to jest? Kapusta czy? Nie, to jest green coal, nie? Południowo, no. Od słońce świeci. Tak się pezna grzewo z tej strony? A ze strony północy jest otwarte. A to macie tu też te klapy, ja? Wszystko, wszystko do przesuwania, idzie całkiem. I w lato jak to jest zrobione? Otwarte całe? Czy... W zależności od pogody. No jak na, jest na deszczowo? Na deszczowo to zamykamy, zostawiamy tylko 50 cm. I tu też są jeszcze, z przodu też są szybry. No, no, aha, tam też idzie przymknąć. Ja. Idzie przymknąć albo otworzyć, nie? No. O, to bardzo funkcjonalne gołębie. Jak zafes wieje, to zamykamy, nie? A jak jest fajna pogoda, to wszystko otwieramy, nie? Mhm. Ojciec to ta 305. Matka ta 675, ta siwka, ta tichmanka, co ci się podobała. A. Jako rocznie 10 nagryw. To ją tam znajdziemy na kamerze, nie? Potem. No jest nagrano, nie? Cięż pyj to był, nie? Skoro został na długo. Nie był świeżony, a zrobił pierwszy konkurs. Bo już jest, nie ma. To jest po tej, co to Johan ma po tej szkińce, co mu to tak chodzi, ten. To jest właśnie syn po niej, co mamy, roczny, ale zrobił tylko 7 konkursów, nie? Tylko. No, ale daliśmy młodzika do Polski, bo komplet leciał. Bo my nie zostawili nic po nim, nie? Do Polski jednego młodego dali i leciał 5-5. I ojciec jest na Holender, nie? Aha. I ta szkińska. Pofilmowałeś tego Niki? Jasne. Dziś ostatnio szumu. Ja? No. Była leżała dzisiaj jedna, ja? Co my macie dla Asa? To jest gołąb, co bracia jego... Wytłumaczę mu to. Ja. Bo on to nagrywał. Powiedz mu, co to jest za gołąb i co ci bracia jego robiły. Cztery rodzeństwa z tego. 39 kukurydzy w tym roku. 11, 10... 422... Jego rodzeństwo, 4 gołębie zrobiły w 2014 roku 39 konkursów. A ten ptok jest uciągnięty tylko do rozpłodu. Mhm. Bo niestety ojca już nie ma, ale jest ta rodzina i ten ptok jest uciągnięty do rozpłodu, żeby po prostu ciągnąć dalej te dobre gołębie. A te inne 4 pójdą dalej do kosza, bo są wybitnymi lotnikami na tym gołębie. Aha, to jest pochodzenie Ginter Prange, linia 330, który miał 8 pierwszych konkursów, połączony z tą starą, super rozpłodową samicą Belenz. A matka jest syn Flavio, a Flavio jest z Jasny. Matka jest Flavio od hodowcy Gust Jansen, słynny Hereman z gołębie. Co ja umiem? Z obu stron, w nim też jest figo, ale mniej, ale ze strony matki jest więcej jeszcze figo. Ona będzie miała takie oko jak ten, czy ona, czy on to będzie, nie wiem jeszcze, ale... Siostra zrobiła 4 konkursy i pierwszy konkurs ostatniego lotu. W każdym razie bardzo podobno do niego. 550 km w locie, 2 loty przed końcem. I do końca lotu jeszcze była, jest najlepszą roczną samicą, ale już jej nie mamy. On też zrobił 9 i pierwszy konkurs też. Na młode też leciał komplet. Wszystkie konkursy. Jaka to jest? Jaka to jest linia? Hereman Schellens. Hereman Schellens. A macie co z tego National 1? Z tej linii? Nie, z tego nie macie. Z Schellensa. Nie. Bo ja to wpływa wystawię tam. Jak chodzą, to
BMW. A jako roczna zrobił 11 konkursów. Tak, to też jak klasa. Ta nie leciała za bardzo, bo 10 dni ją nie było. Za 10 dni przyleciała, miała 4 pod rząd. A to jest wszystko rodzina, ta też MLK? Wszystko, wszystko to samo. To jest córka Poli, znowu po tej córka, ta. Ta na młode zrobiła 5-4. To jest córka, ta 4 zrobiła na młode. Numer 83, oryginalno Anton i Hilda Reinert. Tańcuje już. Ile ma też 12? Cało 12 już. 12 lotek. I drugi konkurs nawet zrobiła na młode. Ma dwa konkursy, ale roz drugą była, nie? Drugi konkurs zrobiła. To jest młody gołąb czy starszy? Młody. A przed tym, żeś, kiedy miał takie gołąbia z 12 lotkami? Pierwszy raz takie co? Jej matka też ma 12. A, też ma, jej matka jest po czystych prangowych gołębiach. Ten ring lose jest 7 razy w driny. Tak zinstruktowano i ma 12 lotek. Prangę. Ja, prangę. Ten ring lose, tam jest 7 razy driny. Tam o ciało widzisz, czyściutkie, zdrowe. Zdrowie to tu jest... Podstawa. Nie samo podstawa, ale tu widać po tych gołębiach zdrowie. Dwa razy na dzień jeszcze. Dobre kondycji są, a one dopiero jak do formy przyjdą, to... To wszystko poszkoła. Pagusta i reszta idzie do Kanady, do Oskanady. A właśnie, ja tak chcę iść kuna, bo nikt czuje. Ja zaglądam po tych samicach. Nie. Wypadek, a z wizę zrobiła Price. Z ostatniego lotu jeszcze, nie? Ja. Czyli twardy gołąb. To jest jedna z najlepszych. Nie boi się. Też córka po chorędzie. Na młode 5, najlepsze w oddziele. Roczne 11, dwuletnie 11, trzyletnie 11. Słyszysz te wyniki? A pół siostra zrobiła 13. Jo, te oko, te oko. Coś fajnego. Nie, te oko. A jak to ma czyste. Pięknie prowadzone, odpowiednio karmione. Jakoś pierza nie ma miło. W oddziele 11 konkursów, pierwszy konkurs. Z 650 km, 6 minut poszło miała. 6 minut przewagi ze 600. Na drugim. 11, na drugim. 6 minut przewagi. 11 konkursów, w tym roku znowu zrobiła 11. Czapki z głów. Jak ta wyczka, co to macie? Wiesz, co to od tego. A, to są samice. One są popierzone, te pierze, to jest. To już jest umiejętność hodowcy, tak gołębie przygotować. Bardzo wysoko jakość upierzenia. To jest córka po tej 241 coś wziął przed tym, ta siwka po tym holendrze. To jest jej córka, też jako roczny, też już 10 zrobiła. Da się nagród, to już zaroszą, to już jest dużo. A weź to oko. Bogato. I tu trzeba podkreślić ta zdrowotność, ta umiejętność karmienia, to jest wybitno. To jest najlepszy młody w tym roku w oddzielnie, co był. To jest ta numer 16, co miała 5 konkursów. I też miała chyba 3 konkursy w pierwszej dziesiątce. 440 as punktów. Też dopiero ostatnie lotki zrzuciła teraz. Troszkę mniejsza samica, nie, ale... Ja takie gołębie preferuję. Takie mi leżą w ręce zaś. Ale to oko. I najlepszy koło w grupie, a? Ja. Piękne.
Figo jedna. Wiesz, zrobiła 10 w tym roku i 750 z punktów na 10 konkursów. Wiesz, było chyba 2 albo 3 razy pierwsze było. Dwuletnia samica. Malutki teren. A raczej ta kurwa kręci, a urwo. Ten młodec. Ale jeden z tych kraty, nie? To oko, nie? To są oczy, panie. A te pierze też, to jest bajka. Tam. Tam. Jeszcze pokoja matka tego śmiałego, na Figo. Aha. Dobra, jedź. Chcę stworzyć ten, braty z tym malutkim moim samcem, bo to się jest na cudzie, tym zdrowiem. Chcę stworzyć ją od Huberta samica. Podejrzewam, że to będzie super go w cudzie. Bo właśnie z tym cyborgiem robią też na Figo. Wciągnął klasę wodę później. To jest matka od tego śmiałego. Jako roczna zrobiła 8 i trzeci konkurs. Pierwsza była na bucie. Samica oryginalno derwa. On też ma takie ciemniejsze ubarwienie, takie ciemniejsze siwegi. Te Eurostar, derwa tam. Oko. Derwa. Bardzo fajne. Byłem przyjął, to jest stary jego kolega, nie wiem, z którym pochodzi Schneider. 41 razy FO Meister. No podejrzewam młodych i ze starych. 41 razy. Wszystkie leciały po 4 konkursy. Wszystkie. 5-4 wszystkie. To już jest zapowiedź przyszłych sukcesów. Wanda Merwe. Samiczka. Matką od niej jest córka od 30 znowu, nie? A. Jej matką. Zimno Zipsy to jest ten, co ten pierwszy konkurs zrobił. Po tym 413, po tym synie, z tą Hiszkową, z tą Szeką. Jego brat był drugi gołą w oddziele, pierwszy u Arka. O, muskulatura. Co? Na młode, ma numer 2, a siostra zrobiła 4, a ma numer 1. Bardzo fajne, pierze.